Drodzy radiosłuchacze, czcigodni telewizowie, miło jest się z Państwem spotkać w naszych cotygodniowych felietonach po wakacyjnej przerwie w miesiącu październiku. Przypomnijmy miesiącu bardzo ważnym w naszej tradycji, szczególnie tradycji religijnej, w miesiącu Matki Bożej, kiedy odmawiamy codziennie różaniec 7 października. Obchodzimy to święto Matki Bożej Różańcowej, a 13 października Matki Bożej Fatimskiej w rocznicy objawień, i to jest pewna rzeczywistość, która nas, katolików, mocno dopinguje do modlitwy, do zwiększenia też refleksji nad naszym życiem. Niestety również druga strona, czy też środowiska inspirujące się zupełnie innymi motywami. Poza religijnymi, ideologicznymi też nie śpią, a szczególnie bolesne rzeczy mają się wydarzyć w Lublinie, kiedy pierwszy raz w historii tego miasta 13 października, a więc dzień Matki Bożej Fatimskiej, ma przejść ulicami tak zwany marsz Równości. Oczywiście nazwa jest mylna, bo po pierwsze nie chodzi o równość, czy też nie chodzi o to, żeby bronić praw tzw. mniejszości seksualnych. Bo jak tutejsza policja podaje, nie toczy się żadna sprawa dotycząca prześladowania takich ludzi. Tu chodzi bardziej o zrównanie tego, co zwiemy relacjami damsko-męskimi, a więc tego tradycyjnego małżeństwa, z tym małżeństwem, które w wielu krajach Europy jest definiowane jako również związek osób tej samej płci. Ta równość później oczywiście musiałaby się przełożyć na grunt edukacyjny, kiedy nasze dzieci nie tylko byłyby uczone o tym, jak wygląda tradycyjna rodzina, kobieta, mężczyzna, dzieci, ale również te nowoczesne w cudzysłowie pomysły. A dalej, to już można mówić o tak zwanych małżeństwach homoseksualnych, adopcji dzieci, itd. itd. To wszystko nie tylko. Kłóci się z naszymi przekonaniami religijnymi, no ale też ze zdrowym rozsądkiem, z tym, co zwiemy porządkiem natury w tej przestrzeni. Lublin będzie obchodził w przyszłym roku 450-lecie 450 Unii Lubelskiej Unii, Związku Dwóch Państw, Dwóch Narodów. Które pierwotnie były połączone Unią w krewie na kanwie Chrztu Litwy, a więc chrześcijaństwo było tą podstawą związku dwóch krajów. Unia lubelska, gdyby to umocniła, potwierdziła. I w w rok wcześniej, czy w przeddzień tych wielkich uroczystości, będziemy mieć do czynienia w Lublinie z taką manifestacją. Mało tego obchodzimy stulecie niepodległości, stulecie katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego i wszystko w takim kontekście, w moim, czy w naszym przekonaniu, mocno prowokacyjnym. Stąd środowiska chrze chrześcijańskie, katolickie, czy prawicowe w naszym mieście bardzo mocno y, idą w kierunku tego, ażeby ten marsz zakazać. Oczywiście są też w naszym głębokim przekonaniu podstawy prawne, żeby tak uczynić, bo może to uczynić tylko i wyłącznie prezydent miasta, który jest z obozu platformy obywatelskiej, pan Krzysztof Żuk, ale jak widać tam pewnych chęci w tym kierunku nie ma. Jesteśmy w momencie potężnego zwarcia kulturowego, zwarcia cywilizacyjnego. Które dotyka cały świat Zachodu. Ten świat Zachodni przeżywa czy też już przeżył ogromne wstrząsy rewolucyjne, tzw. rewolucji seksualnej. Zmieniono prawodawstwo, zmieniono szkolnictwo, wreszcie zmieniono mentalność ludzi, którzy już nie widzą, co jest rzeczą zgodną z naturą, a co nie. Taki zrewolucjonizowany świat zachodu odchodzi do lamusa, przegrywa pewną konfrontację cywilizacyjną. Niegdyś, kiedy byliśmy u progu niepodległości, dochodziło do, do zwarć różnych ideologicznych, na przykład rewolucja innego typu, socjalistyczna czy komunistyczna, szalała po Europie. Myśmy jako Polska się oparli temu naporowi. I wydaje się, że również, że dzisiaj jest bardzo ważne, żeby takiej mobilizacji było jak najwięcej, żebyśmy oparli się naporowi nowej rewolucji. I to trzeba pamiętać właśnie w tej modlitewnej zadumie oraz w działaniu, konkretnym działaniu, ażeby uchronić nasze rodziny, nasze dzieci, czy naszą ukochaną ojczyznę. Szczęść Boże!